Dzień dobry Państwu, witam ponownie na Tajnych Kompletach. Dziś chciałbym z Państwem pomówić o sytuacji na Półwyspie Koreańskim. Od lutego bieżącego roku mamy tam bardzo napiętą sytuację polityczną, która grozi wręcz wybuchem międzynarodowego konfliktu. Warto cofnąć się pamięcią do początku lat 90., kiedy miała miejsce podobna sytuacja. I warto cofnąć się jeszcze wcześniej, żeby zrozumieć, dlaczego tamtejsze wydarzenia miały miejsce. Mianowicie pod koniec lat 80. w Korei Północnej doszło do wielkiego załamania gospodarczego, wielkiego kryzysu ekonomicznego, który spowodował de facto upadek gospodarki północno-koreańskiej i wielką klęskę głodu. Wówczas Korea Północna niejako otworzyła się na opinię międzynarodową, licząc na to, że ta opinia spojrzy na nią przychylnym okiem, kiedy będzie zabiegała ona o różnego rodzaju pomocy. W 1985 roku Koreańczycy z północy podpisali traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, tym jednocześnie konsekwentnie rozbudowując w dalszym ciągu infrastrukturę przemysłu jądrowego. W 1991 roku obie Koree podpisały wspólną deklarację w sprawie denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. W 1992 roku Korea Północna ratyfikowała porozumienie z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w sprawie dopuszczenia do swych zakładów specjalnych międzynarodowych inspektorów. Jednakże w 1992 roku Stany Zjednoczone rozważały zbombardowanie terytorium Północnej Korei. Mianowicie chodziło o tajne eksperymentalne ośrodki jądrowe na północ od słynnego ośrodka Yongbyon. Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Skończyło się tym, że w 1993 roku w strefie zdemilitaryzowanej pojawił się sam prezydent Bill Clinton, który zagroził Koreańczykom z północy, iż użycie broni jądrowej będzie oznaczało dla nich koniec kraju, jaki do tej pory znali. Na całym Półwyspie Koreańskim rozpoczęto wówczas przygotowania do działań wojennych. Na południu władze zarządziły masowe przyuczanie ludności na wypadek konfliktu zbrojnego. W Korei Północnej doszło do tego stopnia, że władze postanowiły ewakuować miasta ze strefy przygranicznej oraz obsadzić bunkry żołnierzem i oficerem, czyli dowódcami, którzy mieli prowadzić przyszłe ewentualne działania wojenne. Sytuacja była bardzo napięta, a komplikowała do tego niestabilna sytuacja, zwłaszcza w Korei Południowej, gdzie do władzy w 1993 roku doszedł pierwszy od dziesięcioleci cywilny i wywodzący się z opozycji prezydent Kim Jong-sam. Człowiek ten miał skupić się na sprawach międzynarodowych, które wówczas miała zasadnicze znaczenie dla życia ludności Półwyspu, rozpoczął bardzo szeroko zakrojoną walkę z korupcją oraz wielkie rozliczanie poprzedników politycznych, należących jeszcze do epoki dyktatora Park Chung-hee. Działania te całkowicie go absorbowały, kiedy sytuacja wciąż była niezaogniona i jakiekolwiek jej rozwiązanie zaproponował dopiero prezydent Jimmy Carter, były prezydent Stanów Zjednoczonych, twórca wspólnie ze Zbigniewem Brzezińskim, jego wówczas głównym doradcą spraw zagranicznych, słynnej polityki de ton, która skończyła się niezbyt dobrze dla Stanów Zjednoczonych, skończyła się de facto wielką ofensywą świata komunistycznego na wszystkich ważniejszych frontach światowych. No, niemniej jednak Carter proponował wyjście z sytuacji i za jego namową, Korea Północna zgodziła się wrócić do stołu rozmów w Genewie w Szwajcarii i tam też wypieczono tak zwany układ ramowy, bardzo specyficzny i unikalny dokument w historii dyplomacji międzynarodowej. Mianowicie Stany Zjednoczone zobowiązały się zastąpić jako patron dotychczasowego patrona, czyli Chińską Republikę Ludową, i zadbać o swojego klienta, o jego bezpieczeństwo. Chodziło o Koreę Północną.
Chiny zastąpiły wcześniej Związek Sowiecki, który do momentu rozpadu, do 1991 roku, był no, głównym opiekunem Korei Północnej. Układ ramowy zawierały także kontrowersyjne zapisy zobowiązujące Stany Zjednoczone do wybudowania Koreańczykom z północy dwóch reaktorów lekkowodnych o sile 1000 MW, wartych prawie 5 miliardów dolarów. Za owe rarytasy miały zapłacić Stany Zjednoczone, Korea Południowa, Japonia i Unia Europejska. A co więcej, Stany Zjednoczone zobowiązały się dostarczyć paliwo do owych reaktorów. Układ ramowy został bardzo mocno skrytykowany przez republikanów, którzy w 1994 roku posiadali większość w kongresie, i krytykowano przede wszystkim jego zapisy, które poniżały Stany Zjednoczone i miała stabilizować sytuację, de facto ją destabilizowane, ponieważ było jasne, że Stany Zjednoczone będą chciały się wywiązać w jakimś stopniu z tej umowy, z drugiej strony uciec od szeregu zobowiązań zawartych w układzie ramowym. Sytuacja zatem przez całe lata 90. pozostawała niestabilna. W międzyczasie, w 1998, w Korei Południowej wybory wygrał słynny opozycjonista, dysydent, człowiek przez wiele, wiele lat prześladowany przez reżim południowo-koreański, Kim Dae-jung. On to postanowił wprowadzić koreański sposób na politykę détente, politykę wschodzącego słońca, którego to promienie miały roztopić lód, który istniał i odgradzał dobrosusiedzkie stosunki pomiędzy obiema Koreami. Polityka détente była polityką nieskuteczną. Prowadziła do tego, że Kim Dae-jung miast korumpować obfitymi nagrodami, obfitymi pomocami Koreańczyków z południa, korumpował własną kadrę urzędniczą. Do tego stopnia była to polityka nieskuteczna, że nadszarpnięto poważnie zdrowie siatki szpiegowskiej w Korei Północnej. Oczywiście po to, żeby nie drażnić stosunków z panującym wówczas już Kim Jong-ilem. Kim Dae-jung był politykiem, który w 2000 roku doprowadził do wielkiego porozumienia pomiędzy obiema Koreami. Porozumienia wyszydzonego, ponieważ przyniosło ono de facto jedną korzyść, wzmogło wymianę turystyczną pomiędzy Koreą Północną a światem i Koreą Północną a Koreą Południową oraz mnóstwo przyjaznych, nic nieznaczących zdjęć. Sytuację w Korei, która bynajmniej wcale nie uspokajała się, ponieważ Korea Północna prowadziła dalej swoje badania nad bronią jądrową, obnosząc się z tym dosyć bezczelnie, spowodowała dopiero zmiana polityki amerykańskiej, wybór George'a Busha na prezydenta Stanów Zjednoczonych, który rychło wysłał swoich doradców, przedstawicieli do Chin, aby wybadać możliwość ataku prewencyjnego na terytorium Korei Północnej. Nie wiemy, jaki jest efekt tych rozmów tak naprawdę, no niemniej jednak postawa Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej, rozbicie reżimu afgańskiego po atakach na World Trade Center oraz udane działania wojenne rozpoczęte w 2003 roku w Iraku, a także przestrach, który wszystkie te fakty wzbudziły u Muammara al-Kaddafiego, spowodowały także lęk u Kim Jong-ila, który w 2003 roku postanowił powrócić do stołu rozmów. I w Pekinie rozpoczęła się pierwsza sesja sześciostronnych rokowań pomiędzy Koreami, Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Japonią oraz Rosją. Owe negocjacje no, nie przyniosły żadnych pozytywnych zmian w postępowaniu Korei Północnej. Na jakiś czas postanowiła ona zaniechać co bardziej jaskrawych prowokacji. Jakiekolwiek większe zmiany nie były także możliwe, dlatego że w Korei Południowej utrzymywała się polityka détente, którą kontynuowali następcy Kim Dae-junga.
Kim Dae-junga, który w 2000 roku otrzymał zresztą za swoje pokojowe działania, aczkolwiek nieskuteczne, nagrodę Nobla. Dostał ją także niedługo potem Jimmy Carter, twórca, instruktor w polityce détente. Sytuację w Korei Południowej odmieniły dopiero wybory w końcu lat 2000, kiedy w 2008 roku nowym prezydentem został konserwatywny polityk Lee Myung-bak. Ów to polityk, biznesmen, były prezydent Seulu, postanowił wszcząć bardziej zdecydowaną politykę wobec Koreańczyków. Ona musiała być poniekąd respektowalna przez Stany Zjednoczone, w których z kolei zmieniła się polityka, ponieważ doszło do wyboru nowego prezydenta, którym został Barack Obama, przedstawiciel Partii Demokratycznej, partii, z której szeregów polityka dotąd przecież wyszła. No niemniej jednak sytuacja stała się o wiele bardziej klarowna, bo odtąd, od 2008 aż po dziś dzień, stery rządów dzierżą w Korei Południowej konserwatyści, zdecydowani przeciwnicy zbrojeń atomowych Korei Południowej, przeciwnicy wszelkich prowokacji i uładzonego języka, który nic w dyplomacji nie daje. Owe prowokacje z lutego 2003 roku, eksplozja atomowa oraz zerwanie różnego typu łączy telefonicznych, zbiegły się poniekąd z wyborem nowej prezydent, pierwszy prezydent w historii Południowej Korei, która prywatnie jest córką, prywatnie, a może również politycznie, ponieważ jest poniekąd kontynuatorką polityki swojego ojca Park Chung-hae względem Korei Południowej. Córka byłego dyktatora Korei Południowej używa bardzo dosadnego języka, jest bezkompromisowa w podejściu do Korei Południowej, co poniekąd zmusza rząd Stanów Zjednoczonych do prowadzenia twardej polityki. I tutaj zmierzamy do sedna, ponieważ sytuacja nie wydaje się być do końca tą, która miała miejsce w początku lat 90. ze względu właśnie na to, że przed nami kolejne kilka lat rządów konserwatystów Korei Południowej, w miarę stabilne rządy następcy Kim Jong-una, a także kolejne kilka lat rządów Baracka Obamy. Więc sytuacja w miarę stabilna i nie wydaje się, aby na kanwie zmian politycznych w poszczególnych krajach doszło tutaj do weryfikacji polityki zagranicznej, nagłego zwrotu akcji, jakiegoś kolejnego paktu détente itd., itd. Tym bardziej ciekawa jest sytuacja na Półwyspie Koreańskim i tym większe prawdopodobieństwo, że tym razem dojdzie do konfliktu zbrojnego. Co mnie o nim przekonuje, to to, że Stany Zjednoczone od jakiegoś czasu prowadzą bardzo uległą politykę względem przede wszystkim Rosji, która jest tutaj partnerem z pomiędzy mocarstw, czyli Chin i Japonii, najbardziej nieprzewidywalnym. O ile Chińczyków Amerykanie prawdopodobnie zdołają, czy już przekonali do ewentualnej inwazji militarnej jakimiś koncesjami ekonomicznymi, wymianami dyplomatycznymi itd., itd. O tyle w przypadku Rosji mamy do czynienia z ludźmi, którzy do serca wzięli sobie politykę poprzedników i następców Józefa Stalina. Ludzi bardzo niestabilnych, dążących do odzyskania wpływów w terenach przygranicznych. W związku z powyższym należy wnosić, że Amerykanie są w stanie poczynić szereg koncesji w Europie, a także na Kaukazie względem Rosji, aby w razie czego, w razie konieczności rozwiązać możliwie szybko
i w sposób udany sytuację na Półwyspie Północnokoreańskim. No, mam na myśli oczywiście ewentualny konflikt zbrojny, który, jeżeli nie dojdzie do żadnego porozumienia z Rosją, prawdopodobnie spowoduje to, iż Rosja w sposób bezprawny, nagły i zbrodniczy zaatakuje któregoś ze swoich sąsiadów, bądź to w sposób militarny, bądź to w sposób dyplomatyczny czy cybernetyczny, w każdym razie po to, aby go od siebie uniezależnić. No, Korea Południowa i Północna, Półwysep Koreański, to są te miejsca, od których może rozpocząć się międzynarodowy konflikt, nawet o zasięgu światowym. O ile Syria nim nie jest, ponieważ Rosja nie graniczy bezpośrednio z Syrią i ma dosyć daleką odległość do Morza Śródziemnego czy do Bliskiego Wschodu, o tyle graniczy z Koreą Północną i chce wpływać. I ma możliwość wpływania na bieg tamtejszych wydarzeń. No, jest to kraj i są to politycy, mam na myśli polityków kremlowskich, którzy prowadzą teraz politykę imperialną i są w stanie posunąć się bardzo daleko, o czym Państwo przekonujecie się na co dzień, słysząc o tym, co dzieje się zarówno w Warszawie, jak i na przykład w Londynie. To tyle na dzisiaj, na dzisiejszym spotkaniu. Chciałbym Państwu równocześnie złożyć życzenia, aby Państwo przeżyli radosne, pogodne i owocne święta Wielkiej Nocy, abyśmy się spotkali po świętach w lepszych nastrojach, ponieważ nam wszystkim zależy na przede wszystkim szczęściu, dobru naszych obywateli oraz na tym, aby nasza ojczyzna znalazła się w lepszej sytuacji gospodarczej i politycznej. Tego sobie i wszystkim Państwu życzę. Ślicznie dziękuję.